Dramatyczne fakty po tragedii w Warszawie. 3,5-letnie dziecko walczy o życie. Policja przekazuje nowe, niepokojące informacje na temat tragicznego wypadku, do jakiego doszło dziś przy ulicy Woronicza w Warszawie. Przypomnijmy, że po godzinie 10 kierowca wjechał w przystanek autobusowy, a śmierć poniosła potrącona przez niego kobieta. 5 osób zostało rannych, w tym 3,5-letnie dziecko, które właśnie walczy o życie. Tragiczny wypadek w Warszawie. Jedna osoba nie żyje, dziecko w ciężkim stanie. Jak informowaliśmy w Gońcu, do tragicznego wypadku doszło na warszawskim Mokotowie przy ulicy Woronicza 29. Służby początkowo informowały o 10 osobach rannych. Później dotarła jednak informacja o śmierci kobiety, która została potrącona przez kierowcę samochodu osobowego w momencie, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Tuż po godzinie 12 konferencję prasową na temat zdarzenia zorganizowali stołeczni policjanci. Poinformowali, że informacje o wypadku otrzymali około godziny 10:30. Wiemy, że kierowca uderzył w przechodzącą przez jezdnię kobietę, po czym stracił panowanie nad pojazdem. Następnie wjechał w przystanek autobusowy, przekazali funkcjonariusze. Kobieta, która przechodziła przez przejście dla pieszych, poniosła śmierć na miejscu. Dodatkowo 5 osób, które znajdowały się na przystanku, jest obecnie w szpitalu, w tym dziecko. Stan jednej z osób zagraża życiu i zdrowiu, przekazała policja. Wiadomo też, że kierowca to 45-letni mężczyzna, obywatel Polski. W chwili wypadku był trzeźwy. 3,5-letnie dziecko walczy o życie. Wiadomo, że jedna z osób rannych, której stan jest ciężki i zagraża życiu, to 3,5-letnie dziecko. Z informacji przekazanych przez TVN24, jest ono obecnie pod opieką specjalistów jednego z warszawskich szpitali. Poszkodowane dziecko odniosło obrażenia żuchwy, twarzoczaszki i kończyn. Zdjęcia z miejsca zdarzenia. Okoliczności wypadku. W rozmowie z TVN więcej o zdarzeniu opowiedział reporter tej stacji, który jest na miejscu. Widać tu obecnie wiele służb. Droga jest zablokowana przez policję, kierowcy są kierowani w innych kierunkach, relacjonował. Dodał, że kierowca, sprawca wypadku, przebywa na miejscu. Rozmawiał z funkcjonariuszami policji, przedstawiał swoją wersję. Nie widać było, żeby odniósł obrażenia. Prawdopodobnie będzie następnie dalej przesłuchiwany, przekazał reporter TVN. Jak wynika z uzyskanych przez niego wstępnych informacji, kierowca miał tłumaczyć, że próbował wyminąć osobę przechodzącą w okolicy i w efekcie nieudanego manewru wjechał w przystanek.